Dzień dobry widzowie, to ja, Nuxo. Boże, słyszycie mój głos. Ja pierdzielę, sorry, że tak długo mnie nie było na kanale i czemu ten. Ogólnie dzisiaj, widzicie, w trasie jestem. Znaczy, dzisiaj mam dzień wolny. Nagrywam wam film dzień po przyjeździe do Luzjan, czy jakoś tak, w Szwajcarii. Piękne góry. Jedziemy dzisiaj autokarem, bo nie mamy zakupu. To ogólnie, pozwiedzać miasto, ale no stąd to trochę daleko. I też dlatego. Poczekajmy. Z następnego odcinka będziemy ruszać z tego garażu. Jak parkowałem pod około 17, to już miejsca tu nie było. No kto był na odcinku ostatnim, to wie, nie? A jak ktoś dotrwał do końca oczywiście, no to trzeba zostawić subskrypcję, łapkę w górę, to bardzo rozwija kanał. Nikt mnie nie puścił, to kurwa pasów nie ma. Okej. Po tym czerwonym biegniemy. Nigdy tak nie róbcie, widzowie. To robią Przejdziemy trochę szybciej, takim krokiem, wiecie, takim truchtem. No, będziemy szli wieczność. No, moim autokarem, którym do Polski będziemy dojeżdżać. Ogólnie do Warszawy. Ale będziemy przejeżdżać przez przeróżne miasta, taki jest ogólnie pomysł. Na tą serię. Ale no. Chodzimy elegancko. Autokar jest czysty. O, niech się nagrzeje wszystko, włączymy tu normalne światła, drzwi, ory. Ile stopni? A pełnej. Autokar niby na słońcu, nie? Ale tu zimno jest. Dobra. Mocny skręt w prawo. Nie przyjebać w samochód. Ogólnie to tak. Na tym filmie w sumie co ciekawego może być. Dużo rzeczy mogą być ciekawych. Ogólnie to Idziemy gdzieś bliżej ogólnie. Też tak, żeby nie wyjechać z miasta. Pierwszy raz tu jestem, nie? Pojedziemy może w tą stronę. Puści mnie ktoś, czy jak we Francji muszę się wepchać na drogę. No tak, bliżej, tak, zmieszczę się na pewno. Nie zmieszczę się, bo tak to bym nie przyjebał w prawej. No to jedziemy spokojnie. Będziemy więc dzisiaj ogólnie zwiedzać miasto. Tylko bym mówił, autokar gdzieś bliżej był. Tak to pokażę. I mówię. Nie wiem, wrócimy sobie tą stronę. O. Autokar mi się coś psuje. Bo jak mam jedynkę czy tam R-kę, to mi on sam jedzie. Znaczy, jedzie tak bardzo powoli, muszę dawać luz. Nie wiem czemu. Uj. Nie mój autokar, jak to się mówi. Taka fixbusa. No. A żeby nie obrażać firmy, to Fixbus bardzo fajna firma. Jechałem jako pasażer Mercedesem tak, to był Mercedes Turismo. Nowa generacja Mercedesa Turismo. Było tak źle, no.
Hogwartego. Chyba źle pojechałem. Zawrot. Ogólnie autoker zostawiamy gdzieś na jakimś parkingu. Nie, mogłem go tam zostawić. Mogę go przyparkować na bazę, ale... A nie. Bo będziemy parkować tam, gdzie stoją tamte setry. Jakby się ktoś dopytywał, gdzie. Koło turystycznego staniemy. Tu jest parking. Tak, tu jest parking, nad wjazd na niego. Wiecie, że tu jest święte miejsce jak. Ja to tylko na parking jadę. Ja to tylko do zaparkowania pojadę. Mówię, ja tu nigdy mnie nie było, ja tu nie wiem. Ja tu tylko sprzątam. Potocznie. Staniemy to koło kolegów. Do przodu. A. Bieg. Prosimy. Otworzy drzwi. Uwa, zajebali mu rejestrację. Są tam to? A czekajcie, przed tym to może... Zapomniałem zasunąć zasłonek. No to tu stoi autokar turystyczny. To jeden. A tutaj jest reszta liniówek, nie? Autokar liniowy jakby ktoś. Będzie wykluczać. Kazać, że to nie autokar, tylko liniówki. Chyba to są autokary liniowe, a nie autobusy. Ogólnie mamy piękny widok na rzekę. Nie wiem jak ta rzeka się nazywa, możecie mi napisać w komentarzach. Chętnie się dowiem. Nigdy nie byłem w Falsarii, w Luvia, coś tam. Będzie tam napis, jak się to miasto nazywa w... U was to będzie... Górny Lewy Róg. W lewym górnym roku będziecie mieć nazwę tego miasta, bo ja nie umiem jego dobrze wymówić. Jak to, że ktoś pamięta, to my tu właśnie wczoraj przejeżdżaliśmy. O Boże, pasy. O ja pierdzielę. Weź się coś bezpiecznego. Mamy czerwone. Czekajmy. Widzowie, jak tam u was? Bo u mnie, widzicie, praca pracą. No jako kierowca od karu, nie? No to tam. Fidzibusa, nie? No to tutaj, tutaj, nie? Ogólnie plan jest taki, żeby iść tutaj, do tego zametku. Zimno w łapy. Kurde, ty... Lero. Tak, wchodzimy. Ale tak się prezentuje miasto. Pójdziemy sobie. Może przejść. Ja pamiętam, jak wjeżdżałem do tego miasta, że mieliśmy gdzieś fajny zameczek. Gdzie on był?
Zameczek chyba był tam albo tu. Autokar zostawiony tam daleko, bo wiecie, parking. Tup, 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 tam Nessa. Zielony może pochodzić. Ogólnie... No, widzę, możecie napisać, jak tam, co dostaliście na święta. Bo w święta byłem na Fuenteventurze, widzieliście film. No wiadomo, prasa, no. Autokary autokarami, nie? Kolega mnie poprosił, żebym pomógł. Jego kierowca się zachorował, nie? Akurat. Czyli ogarnął bilet, wszystko, nie? Na drugi dzień już byłem. Nie musiałem wracać do Francji, znaczy lecieć do Francji. To... No właśnie do autokaru, nie? Do mojego... aktualnego pojazdu. Na ten moment oczywiście, mówiąc. Ja jeszcze go nie minąłem, nie. No, ogólnie... Tam. No co ja wam mogę dalej powiedzieć? No nic wam nie powiem. Tu mamy piękny kościółek, możecie napisać, jak on się nazywa. Ja się nie znam. Nie chcę niczego przekręcić. Tak. Kurwa, trąbią na wszystkich i na wszystko, co się rusza. Nie da się przejść. Kurwa. Ja bym poszedł na tym zamykiem. Tu pasów nie ma. Tak stoją. Dobra, tutaj tylko skręcają. Dobiegamy elegancko. Nie róbcie tak nigdy. W rally. No. No to chyba wracamy już do autokaru, widzę, że... Bo przeszliśmy, no, miasto. Piękne miasto. Po Polsce chyba też się tak przechodzi. No po prostu dzisiaj mam dzień wolny i w sumie ten dzień wolny bo trochę potrwa. Jak na kierowcę Flixbusa przystało. Wracamy do autokaru, ale idziemy tą drogą, bo ponieważ gdyż... Szybciej. Szybko. Może mnie nikt nie przejedzie. Może. Dobra. No tutaj widzicie, remonty, nie remonty. To dzień jak co dzień, jak to się mówi. No to wracamy już do autokaru, bo kurwa zimno jest. Czuć te 5 stopni. Ale już jest, kurwa, marzec, nie? Czemu, widzę, wiecie czemu jest to zimno? Jesteśmy w górach. Góry. A musiałem ogrzać ręce. Wracamy do mojego autokaru. Zobaczymy, czy trafię na pamięć. Nawet prosty jest parking. Już chyba go nawet widzę. Taki wysunięty jest, o tam. O tu tam. Przybliżę wam może w montażu, jak nie zapomnę. Ale ogólnie oglądacie ten film dzień po dniu. I tutaj jest to tak zrobione, żebyście byli w miarę na bieżąco, gdzie jestem. Ogólnie droga do Polski, no. I w tą serię też wliczam właśnie takie przechodzenie przez niektóre miasta. Przez niektóre miasta. Przypominam, bo... To tak mówię, tak mówię. A jeszcze staniemy w Belgii, czy tam w Holandii, na parę dni. Chyba na 2 dni stanę, tam. Albo na 3, zobaczymy. Jestem pewny. Żeby mi tutaj mnie nie zakorkowali. Będziemy wjeżdżać... Tak jak wjechaliśmy, nie? To jest chyba parking, możecie mnie poprawić, bo... Mówię, kurwa, nie wiem, nie znam się. No tam, przy tym budynku odstawialiśmy pasażerów. Tam trochę dalej. O, patrzcie, stoi, kurde, stoi. Patrzcie, jak stoi, elegancko stoi. Czeka na nas. To Holandczyka. To chyba wiecie.
Ten to tutaj jest. O, ten też Holandii, kurde. I też taki sam co mój. Okej, okej, może. A mój jest tylko mój. Dobra. No wszystko silnie włączymy. Ranie włączymy. Imy drzwi. Wrzucimy ręczne, tylko sobie podniesiemy. O. O, roletki. Roletki są tu. Leckie przetarcie lakieru było. Leciutkie. W tą stronę będzie lepiej wyjechać. Bo tu nikt nie stoi. I jakby... nie byli źli, jakże se zobaczę na mapę. Zaparkujemy se go, może go, może to zatankujemy. Nie, paliwa mam dużo. Kawy kupa sobie robiłem. Zapiję. Popijam se. Możecie ocenić Setra od skali, którą już widzicie trzeci raz, jakby nie było. Trzeci raz ją widzicie, nie? No to... jakby ją ocenić. Czy wam się podoba, czy nie? Mi tam wisi trochę. Uchu, nie jadę na ten kształt. Jadę zaparkować. Też czuję, widzowie, że w kolejnym razie też będziemy, kolega mnie prosił, bo mówił, że był kierowcą, jest krucho i ma parę razy zrobił. Ten autokar nie hamuje jakby. No do mechanika trzeba go jako... jak go przywiozę do Polski. To, nie wiem, za hajs mi dali, no. Wiecie, Polak. No. Bo ogólnie autokar francuski. Autokar ogólnie jest francuski. Taki testowy dla kierowców po przerwie. Ja jestem po długiej przerwie. I jazdy. I ja go parkuję dość do mechaniczka i sobie z niego tam odbierzemy. No będziemy go odbierać, nie? Czy to akurat Polak pracuje, to akurat do pana Zdzicha. Wejdę, powiem co tu nie działa. No właśnie, kurwa, chłodzenie nie działa. Francuz mi tam głodął, że klima nie działa. A klima mają w Polsce. No, firma jest niemiecka. Ale mówię, że ja mam ten autokar odstawić w stanie taki... no...
Nie wiem, mi tam grzeje. Mi to tam grzeje. Dobra, widzowie, to na tyle dzisiaj. Zrobimy ten karco zawsze. Kończę film. I widzimy się na następnym filmie. Zjazdy! Gdzieś tam jeszcze nie dostałem rozpiski, gdzie jedziemy, ale chyba coś czuję, że pojedziemy w stronę Luksemburga. To przygotowujcie się na Luksemburg. Cześć!